Cześć kochani, witajcie w kolejnym odcinku z serii Doga Life World. Dzisiaj wyjątkowy dzień, ponieważ pierwszy raz otworzymy sobie piątkowe prezenciki. O rany, widzicie je? O wow, jakie one są piękne! Spójrzcie tylko na to, jakie mają przepiękne pudełeczka. I nie wiem dlaczego, ale te prezenciki mają jakieś takie dziureczki na dole. W takim razie czas na wielki unboxing i chyba sobie zaczniemy od tego najmniejszego prezentu. Lampka! Jaka piękna! Czy to jest cytryna? Przynajmniej tak mi się wydaje. Taka żółciutka cytrynka. Zobaczcie, jak pięknie się świeci ta lampeczka. Wystarczy, że na nią naciśniemy. A teraz czas na te dwa prezenciki. Wyglądają tak pięknie, że żal mi jest rozpakować. Zacznijmy od tego. O rany, to jest zwierzaczek! Ale piękny! On wygląda, jakby miał jakąś kanapkę na głowie. I nawet troszeczkę przypomina krampetsa. No to jestem ciekawa, co teraz będzie z tej strony. Uwaga! Tadam! O, drugi zwierzaczek słodziutki! O rany, spójrzcie na to! No dobra, skoro one są takie słodziutkie, to czas chyba dla nich zrobić jakiś pokoik właśnie z maskotkami i z jakimiś słodziakami. Mam tutaj kilka maskotek u siebie na poczcie, w tym magazynie. Wybrałam już dla tych moich słodziaczków domek. To będzie ten najmniejszy z czteroma pokoikami. No i zaczynamy. Może najpierw od tej strony. Myślę, że dobrym kolorem tutaj będzie właśnie kolor jakiś taki pomarańczowy. W końcu w takim kolorze są te moje przepiękne maskotki, które dzisiaj zdobyliśmy. Tak więc wszystkie ściany malujemy, ściany i podłogi. I tak niestandardowo zaczniemy sobie od łazienki w tym ostatnim pokoiku. W łazience, może się zdziwicie, ale będzie kolorowy basen. Do tego umywalka, może ta, o rany, zobaczcie jak pięknie tutaj pasuje. Do tego jeszcze koniecznie toaleta, którą by tutaj wybrać. Chyba tę taką w kolorze pomarańczowo-złotym. Koniecznie musi być jeszcze jakieś lustro i to bardzo, bardzo duże lustra, o tutaj powieszone i zobaczmy jeszcze jakieś może półki, abyśmy mogli kosmetyki jakieś położyć. Półeczka będzie taka malutka, jedna i druga tutaj obok siebie. Wiecie co, chyba zamiast tego z basenu skuszę się tutaj na tę wannę, bo wygląda naprawdę, naprawdę super. Do tego wszystkiego jeszcze oświetlenie, jeszcze na parapecie położymy chusteczki, one również się tutaj przydadzą, na zlewie jeszcze, o rany, mydło, zobaczcie jakie piękne, ono wygląda jak taka myszka. Taram, 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 udało się, pierwsze pomieszczenie jest zrobione, przepiękne w kolorze pomarańczowym, a teraz przejdźmy do tego pokoiku obok, czy uda nam się zrobić pomarańczową kuchnię, zobaczmy czy w ogóle mamy jakieś takie pomarańczowe mebelki, pomarańczowo-brązowe, więc może słuchajcie, weźmiemy sobie, o, ten mebelek i lodówka jaką wybrałam jest taka pomarańczowo-różowa, łososiowa. Do tego koniecznie muszą tutaj być półeczki, więc zabierzmy jakieś takie drewniane półki. O, myślę, że te będą idealne. Jedna półeczka i od razu jeszcze druga półeczka, bo na nich musimy poukładać jakieś przepyszne rzeczy do jedzenia. O, mamy ananasa, mamy tutaj jakieś jedzonka dla bobasków, chrupeczki, dynia też tutaj będzie pasować. A nieco niżej może ustawmy jeszcze napoje, poszukajmy jeszcze może, o, jakiś garnuszek i na końcu może jakaś filiżanka. Do tego wszystkiego przydałby się jeszcze jakiś stolik na samym środku, myślę, że ten jest ok, i jakieś siedzonka, aby można było sobie pięknie przy nim usiąść. Myślę, że takie zwykłe krzesełka. Ustawmy tutaj cztery takie krzesełka. O, zobaczcie, pięknie to wygląda. A na stole zapewne coś pysznego do jedzonka. I ja tutaj położę bułeczki. I to kilka tych bułeczek tutaj na samym środku stołu. Jakąś lemoniadę jeszcze położę tutaj na blacie. I może jeszcze jakieś takie słoiczki. Tadam! Słuchajcie, kuchnia skończona. Jeszcze tylko ostatnia rzecz, czyli oświetlenie. Moje ulubione. Czyli takie lampioniki, które tutaj idealnie teraz pasują do tego wystroju. I może jeden jakiś kwiatek, poszukajmy, który tutaj będzie pasować idealnie. Myślę, że ten, tak samo jak w łazience, w kuchni on również tutaj stanie i tadam! Zobaczcie, jest skończone!
zapalamy lampeczki i kuchnia jest gotowa. Zobaczcie, nasze słodziaczki mogą tutaj przyjść sobie coś zjeść, tutaj ich opiekunka również może usiąść. No a teraz najważniejsza rzecz, czyli salon. W salonie muszą być półeczki, gdzie zmieszczą się te urocze maskotki. Tak więc może zacznijmy sobie nie to, że od półeczek na ścianie, ale właśnie najpierw jeszcze od kanapy, na której będzie można usiąść. Bierzmy coś idealnego. Wiecie co? Zamiast kanapy postawimy tego misiaczka. Pomiędzy tymi dwoma fotelami musi być jakiś stoliczek malutki. O, myślę, że ten będzie ok. Taki w kolorze złotym. I do tego wszystkiego może jeszcze na ścianie zrobimy właśnie te półeczki. Poszukajmy czegoś odpowiedniego. Myślę, że w brązowym kolorze, czy takie długie się zmieszczą, zmieściło się idealnie. Na pewno muszą być tutaj trzy takie półki. Z drugiej strony ustawię takie dwa regały. Zobaczcie, jaki uroczy pokoik nam tutaj powstaje. Wygląda naprawdę przesłodko. Zabiorę teraz tutaj te moje pudełeczka i zobaczcie, jaka kolekcja maskotek, zwierzaczków i innych słodziaczków. Mamy tutaj kredkę. Mamy tutaj jakiegoś cukierka, jest i leniwiec, o wow, zobaczcie, i to wszystko zabrane było z poczty, więc nie musiałam daleko szukać. Tutaj jeszcze się ukryła taka pewna teczka, którą zaraz gdzieś postawimy, myślę, że jeszcze tę lampkę musimy tu ustawić. Tutaj mamy prosiaczka, słodka czapeczka i jeszcze króliczek. Żeby było jeszcze przytulniej, dajmy może tutaj jakiś dywanik w takim kolorze. Dajmy również jeszcze oświetlenie i może jakiegoś kwiatka. Zobaczmy, który kwiatek tu pasuje. Myślę, że ten kaktus będzie idealnie pasować. I chciałabym go postawić da się na parapecie. O, udało się, więc super. A oświetlenie, zobaczmy, co tutaj możemy dać. Może coś innego, takie na ścianę. No i do tego jeszcze lampa stojąca. Ta-dam! Słuchajcie, udało się. Wiem, że półeczki są jeszcze puste, ale za chwilę wyruszymy w poszukiwaniu właśnie uroczych maskotek. I ostatnie pomieszczenie. Ta-dam! Chyba się domyślacie, co tutaj będzie. Oczywiście sypialnia, więc potrzebujemy łóżka. Zobaczmy, które łóżeczko będzie tutaj idealnie pasować. To pomarańczowe dla naszej opiekunki tych słodkich maluchów, a maluchy będą mogły spać chyba w jakimś łóżeczku, więc wybiorę taki oto przesłodki koszyczek. Wybrałam tutaj jeszcze biurko, na którym postawimy chyba jakiś monitor, tak aby tutaj był komputer. Więc monitor, o, niech tutaj tak stanie, z boku sobie może z tej strony. Koniecznie potrzebujemy jeszcze tutaj krzesełko, więc wybieramy taki elegancki fotel, który będzie tutaj idealnie pasować właśnie do tego komputera, aby można było tutaj usiąść. I potrzebujemy jeszcze czegoś na ścianę. Może jakieś obrazki? O, zobaczcie, jaka piękna tablica! Zatem ją zabierzmy i co my możemy na tą tablicę przyczepić? Na przykład jakieś śmieszne napisy, keep out, tutaj clubhouse i obrazki. Zabiorę zatem takie dwa i zrobimy tutaj taką małą dekorację. Teraz jeszcze kwiatki, tutaj dosyć sporo ich ustawimy, bo ja bardzo lubię takie właśnie kwieciste dekoracje. Tutaj jeszcze jeden się schował mi za regałem, ten kwiatek po drugiej stronie łóżka stanie. I już prawie koniec, tylko jeszcze oczywiście oświetlenie. I chyba wybiorę po prostu te moje ulubione lampioniki, które będą powieszone tutaj na środku, z jednej i z drugiej strony. I może jeszcze jakaś lampka na biurku. Zobaczmy, cóż my tutaj mamy do postawienia. O, ta lampeczka mi się bardzo podoba. I może jeszcze jakieś dodatki. Może tutaj znajdziemy maskotki. Mamy niebieską myszkę. Mamy jeszcze, o, jakiego uroczego pieska, tutaj chyba mamy jakiegoś królisia i jakąś chyba różową świnkę. Taram, 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 pokoik jest skończony. I pierwszym miejscem, jakie odwiedziłam, jest hipermarket, czyli wielkie centrum handlowe, ponieważ pamiętałam, że z tej strony właśnie były jakieś maskotki. Znowu możemy wziąć takiego króliczka, mamy tutaj również takiego zielonego stworka i idealnie będą jeszcze pasować takie zabaweczki, na przykład piesek na kółkach.
i chyba jakaś do zabawy parówka. Taram, taram, taram! I jesteśmy już na miejscu w naszym domku i mamy mnóstwo, mnóstwo zabawek. Między innymi jest ten robocik, postawmy go tutaj obok i wyciągamy teraz zabaweczki. O, pierwsze co? Piesek na kółkach wyląduje na samej górze. Co nam się trafi następne? Zobaczmy. Maskotka! Przepiękna, zielona. Jest i samochodzik. A kolekcję samochodzików i innych pojazdów zrobimy na samej górze, na górnej półce. Cóż my tutaj jeszcze mamy? Kolejny samochodzik. Teraz może wypadnie nam... O! Jakaś taka zielona zabaweczka. Może połóżmy ją tutaj na górze, na półce. Jest i pan parówka, pan kiełbaska. I również na górze i niebieska maskotka, którą już mamy tutaj, więc może ona wyląduje o tutaj u naszych słodziaków w miejscu, gdzie one sobie śpią. A poduszeczki ułożymy tutaj na tej półeczce i z tyłu na szafeczce. Tadam, tadam! Zobaczcie, jak pięknie to wygląda. Pokój z zabawkami jest już skończony, mam ich tutaj naprawdę, naprawdę dużo, ale to wszystko zostało zrobione dla tych dwóch uroczych słodziaczków, które były w piątkowym prezencie. Dajcie znać na dole w komentarzu, czy Wy lubicie otwierać te piątkowe prezenty, bo ja się zainspirowałam tymi słodziakami i zrobiłam dla nich przepiękną sypialnię. Pokój z zabawkami, gdzie mamy mnóstwo maskotek i innych uroczych rzeczy. Jest i również urocza mała kuchnia, w której możemy coś zjeść, no i oczywiście łazienka. Ja się już z Wami żegnam, kochani, do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Pozdrawiam Was serdecznie. Pa, pa, słodziaczki!